Cześć, witam. Rozpoczniemy sobie karierę. Karierę menadżera, oczywiście, tak jak w tytule. Zagramy sobie karierę Legii Warszawa. Ale będzie to kariera. Będzie to kariera z legendami. Planuję kupić właśnie Ronaldinho. Ale najpierw stworzymy profil naszego menadżera. Dobra, niech będzie ten gotowy. Legendarny, aktualny. Aktualne własne, ale nie wiem, czy zmieniłem. No właśnie, chyba nie zmieniłem tego jeszcze. Jeszcze tutaj muszę wejść w konfigurację składy. Ojojoj, profil. Wczytaj składy. 27 października, ponieważ te składy mam. Nowa kariera. Bo te składy oczywiście zawierają wolnych agentów. Znaczy nie wolnych agentów, tylko wolnych zawodników. Legend. Ronaldinho, Ronaldo i itp. itd. Dobra. No i znowu to samo. TV Manager, tu oczywiście. Legenda, narodowość, to wiadomo, Polska. I tutaj, no i przesymulujemy sobie kilka spotkań, oczywiście tu garnitur, ok. Przesymulujemy sobie oczywiście kilka spotkań, tak żeby wam tylko pokazać tutaj rozgrywki europejskie w pierwszym sezonie jak najbardziej. Mamy Zenit, Legia, Rosenborg. Tak zostaje. 6 minut, legendarny stadion oczywiście. Rozmieńmy sobie w ogóle. Ale ten Walfall stadion może być. Łazienkowska. Jeszcze dodajmy sobie z przodu. A nie, nie, dobra, już nie dodamy. Niech tak będzie. Zastosuj i wyjdź. Dalej, ok. No i tu chwilę czekamy, zaraz wam pokażę wszystkie właśnie legendy, jakie są na wolnym, tylko za kontraktowanie po prostu. Nie trzeba ich kupować, tylko trzeba im dawać jakąś godziwą płacę i przychodzą do naszego zespołu. Ja już oczywiście próbowałem to z Lipskiem, ale Lipsk ma oczywiście o wiele większe zasoby finansowe. My mamy tylko 7,5 miliona plus 25 tysięcy na pensję. Oczywiście od razu sobie to przewalimy wszystko na wynagrodzenie. No nie kupimy dużo tych zawodników, na pewno mamy 171. Oczywiście już wejdźmy od razu do, a tu już widać Alfredo Di Stefano, Marco Van Basten, Pel. Pokażę wam po prostu, o, na przykład Pelego 95 ogółem umiejętności i wartość. Oczywiście ja tych zawodników nie robiłem. Oni mają Pelego, sobie dodamy do listy życzeń. Potrzebuję jakiegoś wysokiego. Marco Van Basten, no właśnie. Potrzebuję wysokiego jakiegoś napastnika, właśnie legendarnego. Nie wiem, jak to będzie. Czy czasami nie kupimy sobie Ronaldo. Ale najpierw musimy sprzedać jeszcze sobie kilku zawodników. To będzie tutaj centrala składu. To tak. Finanse. Zobaczmy sobie po kontrakcie, kto ma najsłabszy kontrakt. I wiek oczywiście. Malarz. Suma 70. Stary zawodnik. Ja go oczywiście dodaję do listy transferowej. Choć nie wiem, czy się do końca opłaca. Guilherme. Jadłowiec oczywiście też do listy transferowej. Oj, kurna. Do listy transferowej dochodzi. Czerwiński, Paweł Dąbrowski. Myślę, że jego Czerwiński miał umiejętność 67. To nie jest duży, nie są duże morale w sumie. Znaczy no, suma umiejętności. Łączyński też. Jadłowiec, jego już dodaliśmy.
Noś na pewno nie. Hamalainen na pewno dochodzi do listy transferowej. Radowicz, dodajemy go do listy transferowej. Hamalainen, dodaliśmy go, oczywiście. Dąbrowski może nie, wiecie, bo to ma niezły overall w sumie. No, no obronów jednak obrońców legend nie ma. Znaczy są, ale nie są dodane bynajmniej do trybu kariery. No to dobra. Zacznijmy sobie. Wolni zawodnicy. Chyba jest nawet Oscar. Gabriel Batistuta, 180. Nie, nie, nie. Zobaczcie, Markus Berg. Pensja, no nieduża. A już można go mieć. I Dennis Bergkamp. Ho, ho. Ale oni chyba raczej nie chcieliby wysokich... Nie chcieliby wysokich wynagrodzeń. Nie wiem, zobaczymy. Oto kolejny, 91. Ramon Diaz. Prawy napastnik. Nie, ja poszukuję oczywiście Ronaldo na napadzie. Ale Thierry Henry, lewy napastnik. Ale czy on może też grać jako... Nie wiem, dodajmy go sobie do listy. Na pewno nam się przyda. Na pewno Maradona bym chciał kupić. Chciałbym bardzo kupić Diego Armando Maradona. O, właśnie tego naszego... tego przystojniaka. Kocze środkowy. Oscar. O, Oscar. No to jest naprawdę... Patrz, jaką pensję mu trzeba dać. Rzędu 25. 26 tysięcy, no myślę, że jestem w stanie go sprowadzić. No to mam go na liście. A w Lipsku, jak kupowałem właśnie Pelego na atak, to żeby ktoś go mógł ode mnie wykupić, to jest, musiałby zapłacić 300 tysięcy mi, więc, sorry, 300 milionów, więc astronomiczne kwoty już wchodzą w grę, żeby ktoś w ogóle mógł ich odkupić ode mnie. Zaraz, zrobiłem wszystko, nie zrobiłem tego, co bym chciał zrobić. Ja nie poszukałem zawodnika o imieniu Ronaldinho. Ronald jest lewy pomocnik. 24 lata, dodaj do listy życzeń. 65 tysięcy pensji on chce. No zobaczymy, za ile się zgodzi do nas przejść. Zaproponuj, albo zlecimy pozyskanie. Dobra, zobaczymy. Pokażę wam może Maradonę. A tak wygląda Diego Armando Maradona. Nie dam mu jakiegoś wielkiego kontraktu na pewno. Nie, na to bym się jeszcze mógł zgodzić. Na kluczowego piłkarza to oczywiście. 4 lata bym chciał. Oczywiście, super. Klauzula odstępnego. Akceptuj. Nie musi być, ale... No właśnie, już jest premia za podpis i występy. Tutaj to ja się nie zgadzam. Złóż kontrofer. Oj kurde, ale dobra. Chyba żeśmy to... Nie, jednak tego nie zaakceptowaliśmy, można to po prostu nie stać. No właśnie. Oscar. Zleć pozyskanie. Od 24 do 39. Dobra, na razie to symulujmy, zobaczmy. Jak wyglądają nasze... Aha, już nie mamy kasy. Zobaczmy. Oscar akceptuje kontrakt. Maradona już kupiony. Oscar. Oscar również. Mamy już dwóch zawodników. Mamy Maradonę. I mamy Oscara. To naprawdę będzie co najmniej ciekawy. Ronaldinho również akceptuje kontrakt. Ojojoj, szkoda, naprawdę szkoda, ale... Zaraz, o jest już ta oferta za Tomka Jodłowca. Ja oczywiście od razu akceptuję w ciemno. Nawet się nie zastanawiam.
Aha, Ronaldinho już się rozmyślił. Szkoda również. No Tomek kiedy odchodzi do tego klubu? Ale bym chciał Kasiora za niego, no ale widzę, że prowadzenie kadry, no to może nie teraz. Na razie skupmy się na transferach. Jest, Jadłowiec został sprzedany. Mamy 900 budżet transferowy. Budżet transferowy już mamy na pewno. Troszeczkę podreperowany. Biuro. Biuro, biuro, biuro. Zespół. To może później. Transfery, to. Dobra. Transfery oczywiście. Thierry Henry, kurna mać. Nie wiem, zlećmy pozyskanie go. Henry. Pele. Zlećmy pozyskanie Pelego. Tak, zrobimy. A, i jeszcze wiecie co? Jeszcze zrobimy tak. Ronaldo. A tak, oj. Ronaldo. 24 lata. No właśnie, ciekawe, że do Ronaldo. Ja chyba go nie kupowałem nawet. Transfery tu oczywiście. Jak wygląda Ronaldo? O, no w sumie chyba tak samo jak i naprawdę Ronaldinho. To wygląda tak. Van Basten. Wygląda tak. Thierry Henry. Wygląda tak. Pele. Wygląda tak. My oczywiście skupimy się teraz na Ronaldo. Dobra. Mam nadzieję, że tych... Wybierzemy sobie najlepszego z tych. Zespół. Tu oczywiście od razu zmiana formacji. 4. Ofensywnie skład. Hamalainen. Za Kucharczyka na atak. Noś. Tutaj. Guillermo oczywiście też będzie grał, ale on będzie grał na prawej pomocy. Ronaldinho chyba weźmiemy sobie. Oj, Maradona i Oscara. To będzie tak. Ale właśnie, na jakich pozycjach może grać Maradona? SPO. Tylko SPO. Oscar. SPO i SPO. Dobra. Niech będzie tak, jak jest. Tutaj tak. Tutaj tak. Ale chodź mi ten Pereira. To na pewno będziemy tego Pereira sobie. I Pascuato. Ich będziemy na pewno sobie rozwijać. O, Radowicz może grać na kilku pozycjach, ale Radowicz jest słaby, no i właśnie to mi troszkę przeszkadza. No nie, na Sadiku na pewno nie będzie grał tutaj Radowicz. Moulin. Cimaczukwu. Czerwiński, 25 lat. Astis, co robi tutaj Astis? Dąbrowski. Astis jest oczywiście do sprzedania. Hamalainen też miał być do sprzedania, ale jak na razie. Kopczyński, Łukasz Bruś, no to jest... Bruś chyba również leci do sprzedania, to będzie tak. Tak to co najmniej na ten moment będzie wyglądać, symulujmy to. Może już Maradona w pierwszym swym występie. Uff, przegrywamy 2-1, nawet Maradona nam nie pomógł, no ale to nic. To nic, najpierw musimy się skupić na transferach. Hamalainen sprzedany. Ojojoj, to już jest naprawdę dobrze. Za 71 pozyskujemy Henry'ego. Ohoho, to jest naprawdę hit. To naprawdę jest dobra wiadomość dla nas. Biuro. Nie mamy już nic, ale przecież dostał. Sprzedaliśmy naszego Ronaldo. Ale akceptują, no właśnie, ale my nie mamy żadnych. My nie mamy żadnych. Żadnej kasy, żeby cokolwiek teraz tu kupić.
Kurde, naprawdę to jest troszkę nieciekawie. Ale kupiliśmy sobie Henry'ego. Lewy napastnik. Czy on może również grać jako napastnik? No nic na ten temat mi nie wiadomo. Noś. No nic, Mączyński na pewno nie będzie tu grał. Weźmiemy sobie Nozia. Możliwe, że Mączyńskiego sobie również sprzedamy. Mamy już Oscara na SPO, Maradonę. Ależ ten skład to jest kosmos. No dwóch, trzech zawodników nas chyba na pewno nie uratuje. Szkoda, że nie ma obrońców. Na pewno będzie trzeba kupić zawodnika i go po prostu sprzedać. Jeszcze zastanawiam się jakiego. No jakiegoś na pewno nieużytecznego. Złożone oferty. Arkadiusz Malarz. Jestem w stanie go sprzedać na pewno. Wartość? Nie. Odrzućmy tą ofertę, bo Malarz po prostu. Symulujmy sobie ten meczek. Zobaczymy, ile ja już nagrywam w ogóle. 15 minut, dobra. Mamy jeszcze czas, pomijamy 4-0. Super. Jestem zadowolony. Od razu sobie ustalmy treningi dla zawodników. Henry jeszcze może się rozwijać, no to już. Oczywiście Henry to będą zapewne strzały. Woleje, może nie. Dribbling z piłką. To będzie dobre. Skrzydłowi. Noś i Szymański też. Dribbling z piłką. Szymański, tak jak mówiłem, też. Dribbling z piłką. O, wytrzymałość mu się na pewno przyda. Pomocnicy, Oscar. Nie, Oscar, wiecie co, będzie chyba do sprzedania. O, Pereira również. Dobra, zaawansowana obrona. A kij tam tego Oscara, może zainwestujmy w niego troszkę, to jak go chociaż trochę rozwiniemy, to sprzeda się za lepszą cenę. No i tak właśnie zrobimy. Aha, koniec negocjacji, no szkoda. Zobaczmy sobie, czy tutaj coś nic się nie zmieniło, ale patrzcie, jaki mamy przychód. Jaki mamy zysk z koszulek sprzedanych. Właśnie, o tym wam zapomniałem powiedzieć. Sprzedaż koszulek Maradona, Henry, Oscar. No, takich chyba przychodów nikt się nie spodziewał. Zarobki na debiutach Henry, 18 milionów. No, pensje piłkarzy, no to są naprawdę duże, no ale poprzez takie przychody to myślę, że naprawdę nasi właściciele mogą się tylko i wyłącznie cieszyć. Jest 4 sierpień. Okienko transferowe trwa do kiedy? Nie, ono chyba jeszcze trwa. No, jeszcze się na pewno nie skończyło. Ale tu nic nie ma o oknie transferowym. No kupiliśmy to, co mogliśmy kupić. No i chyba tylko tyle nam się uda. Przesymulujmy jeszcze jeden mecz. Jeżeli nic do końca sierpnia się nie wydarzy, to kończymy ten odcineczek. No ale już myślę, że kariera zapowiada się bardzo fajnie. Mam pewne rozterki. Chciałbym panowie, że trochę martwi mnie, czy ten plotki, no, że da mi pan jeszcze jedną szansę. No, dobra. Dam ci szansę, nie ma żadnego, nie ma żadnej przeszkody. To był chyba, jak się nie mylę, Mulę. No i oczywiście, dajmy mu szansę. Czego mamy mu nie dać szansy? Niech sobie chłopak spróbuje, niech sobie jeszcze zagra. Ale jeszcze, aj, nie zdążyłem, dobra. Symulujmy mecz z Piastem Gliwice. Zwycięstwo 4-0. Zobaczmy sobie w ogóle na tabelę. Bo to mnie ciekawi troszkę. Jesteśmy trzecie miejsce. Henry, król strzelców. Maradona, piąte miejsce, 3 bramki. Tu oczywiście symulujemy trening. Pereira. We wcześniejszej karierze rozwinął mi się do 70 paru. I grał za Jędrzejczyka na prawej obronie. Więc miejmy nadzieję, że to będzie tak samo. No chyba już żadnych tutaj transferów nie będzie.
Więc dobra, to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej odcinków i więcej kariery, to oczywiście zapraszam na streamy, które odbywają się mniej więcej koło 22. A więc bądźcie na bieżąco, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia do kolejnego odcinku z kariery Legią. Śledźcie transmisję na żywo i do zobaczenia. Oczywiście, jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie lajka, zostawcie miły komentarz, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.